Nadchodząca gra, która ma szansę podbić rynek, Battle Royale w Battlefield 3, nowi aktorzy w serialu Wiedźmin od Netflixa ujawnieni, polska gra, która aktualnie podbija Steama oraz nowe informacje na temat serialu The Last of Us od HBO. Także oto tematy, które zobaczymy sobie w dzisiejszym odcinku. Ja was witam bardzo serdecznie jak zawsze o godzinie 16. Przed filmem zostawcie jeszcze łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz oraz wbijajcie koniecznie na naszego Discorda, na którym po pierwsze dostajecie powiadomienia o każdym odcinku, a po drugie macie wiele ciekawych informacji, więc serdecznie zapraszam, a my bez przedłużania możemy sobie zaczynać. Jeśli myślicie, że już nic nie zaskoczy was w 2021 roku, to zobaczcie tylko na tę produkcję. Gra prezentuje się naprawdę ciekawie i może być wielkim zaskoczeniem, gdyż oprócz bardzo dobrej grafiki mamy otrzymać również interesującą fabułę i ciekawe mechaniki. Owa produkcja to Atomic Heart od studia Mantfish, ale zakładam, że nie wiecie o niej zbyt wiele, więc pokrótce omówię wam, co możemy oczekiwać od tej gry. Cała akcja rozgrywa się na terenie Związku Radzieckiego, a dokładnie w jego alternatywnej wersji, w której znajduje się obiekt zmagający się z pewnymi problemami technicznymi, przez co zostajemy zesłani właśnie do owej placówki, aby zbadać całą sprawę. Wsilimy się tam w agenta, który napotyka na swojej drodze pewne problemy, a mianowicie przyjdzie nam się zmierzyć z przeciwnikami w postaci żywych trupów oraz maszyn, nad którymi całkowicie utracono kontrolę. Jeśli chodzi o sprawy mechaniczne, to jest to gra, w której przyjdzie nam grać z perspektywy pierwszej osoby, a do eksploracji będziemy mieli cały obiekt, do którego zostajemy zesłani, oraz oczywiście tereny wokół, ale raczej nie ma tutaj mowy o pełnym otwartym świecie. W Atomic Heart przyjdzie nam się zmierzyć z zwykłymi przeciwnikami oraz naturalnie z bossami, którzy będą od nas wymagali nieco więcej starań, a dlatego dostaniemy tam całkiem rozbudowany system rozwoju broni białej i palnej, w której w grze ma być naprawdę sporo. Tym, co najbardziej zaskakuje w tej produkcji, jest chyba grafika, a twórcy tworzyli tę grę na silniku Unreal Engine 4, który naprawdę robi niesamowitą robotę. Przejdźmy sobie może do kwestii nowości, których dowiedzieliśmy się właśnie w sprawie Atomic Heart i może nie jest to nic zjawiskowego, to jednak prezentuje możliwości, które daje ta produkcja od Mantfish, bo zobaczcie tylko na to. Są to możliwości trybu fotograficznego, który ostatnio w grach jest niezwykle popularnym rozwiązaniem, a warto również poruszyć kwestię klimatu, który jest dla fanów gier post-apo znajomy i gra może zachęcić nie tylko oprawą graficzną. Jeśli jesteście fanami Metro czy Falloutów, to ta gra może być dla was, a ma zadebiutować jeszcze w 2021 roku na PC-tach oraz konsolach nowej, jak i starszej generacji, więc naprawdę jest na co czekać. Mimo tego, iż cały czas jest głośno nadchodzącej produkcji od DICE, czyli Battlefield 6, to starsze części BF-a mają się nie najgorzej, a nawet mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, gdyż serwery takiego chociażby Battlefield 3 aktualnie cieszą się może niewielką, ale jednak popularnością, szczególnie biorąc pod uwagę to, że gra ma już parę dobrych lat na karku. Jak to często bywa, te produkcje przy życiu trzymają moderzy, którzy za pośrednictwem zaawansowanych narzędzi są w stanie tworzyć modyfikacje nie pozwalające na nudę graczom chętnym do grania w Battlefield 3 mimo upływu lat. Pewna grupa moderów, a dokładniej KVN, zajmuje się aktualnie tworzeniem trybu Battle Royale do Battlefield 3, czyli jakby ktoś jeszcze jakimś cudem nie wiedział, jednym z najbardziej, jakie najbardziej popularnym trybem do strzelanek na świecie, który polega na przetrwaniu w świecie pełnym innych, wrogo nastawionych graczy. Twórcy modyfikacji ewidentnie mają spore ambicje, gdyż z tego co wiadomo, to w grze mają być dostępne sklepy z bronią, mechaniki zdrowia czy wskrzeszenia, więc nie będzie to jedynie kiepska modyfikacja, która będzie polegała na normalnym trybie rozgrywki z dodatkiem spadania ze spadochronem na początku rozgrywki. Dodatkowo otrzymamy różne rodzaje broni, a w zależności od ich poziomu będziemy mieli różne szanse na ich znalezienie, natomiast nie wiadomo, czy będzie można zaobserwować tam cały arsenał dostępny w oryginalnym BF-ie. Ale jak już przy oryginalnym Battlefieldzie jesteśmy, to żeby zagrać w Battle Royale będziemy musieli mieć grę w swojej bibliotece, co jest oczywiście bardzo ważną kwestią. Poza wszystkimi nowościami dodanymi przez moderów, cała fizyka i ogólnie mechaniki nie ulegną zmianie, gdyż jest to po prostu niemożliwe, a twórcy bardzo poważnie rozważają również opcję hostowania własnych serwerów przez graczy, ale ta kwestia ma pojawić się dopiero w późniejszym etapie, gdy wszystkie łatki i niedoskonałości w modyfikacji zostaną naprawione. Co do daty premiery modyfikacji, nie mamy żadnych oficjalnych informacji, natomiast wiemy, że plany są ściśle określone. Ale dobrze wiemy, jak wygląda tworzenie modów i po pierwsze jest to nieopłacalne, a po drugie zazwyczaj robi to niewielka grupa osób, która niestety nie ma tak dużej skuteczności jak cały zespół. Ja od siebie trzymam kciuki za cały projekt, bo zapowiada się genialnie, a wy możecie napisać swoje zdanie w komentarzach. Promocja drugiego sezonu Wiedźmina od Netflixa ruszyła na grubo, bo ujawniono aktualnie 7 kolejnych aktorów, których zobaczymy przy okazji kolejnych epizodów przygód Geralta. Dokonano pewnych zmian, które fanom mogą się nie spodobać, ale ujawniono bohaterów, których możemy dobrze kojarzyć, bowiem otrzymaliśmy taki
takiego oto tweeta, który wyjaśnia wszystko. Mamy jedną widoczną zmianę, którą poczynił Netflix, a mianowicie Fenn, który jest w książkach przecież mężczyzną, a zostanie w serialu przedstawiony jako kobieta, co jest niecodziennym zabiegiem, natomiast nie wiadomo, z czego wynika taka zamiana. Mamy tutaj również postać Philippa Eilhart, o której mówiliśmy wam jednym z poprzednich odcinków. Ciekawe, co jeszcze otrzymamy przed główną premierą drugiego sezonu, bo jest zapewne mnóstwo kart do odkrycia, a data premiery nie jest nam do końca znana, więc możemy tylko spekulować. Napiszcie w komentarzach, kiedy spodziewacie się premiery Wiedźmina. Ostatnio byliśmy świadkami ciekawego wydarzenia, bowiem pewna produkcja od polskiego studia Rejected Games i wydawcy Playway, a mianowicie Mr. Prepper, spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony graczy, gdyż w przeciągu 72 godzin od premiery sprzedała się w ilości 61 tysięcy egzemplarzy. Warto wspomnieć, że cała produkcja, jak i marketing kosztowały około 800 tysięcy złotych, co zwróciło się już po 12 godzinach od premiery. Gra polega na przygotowywaniu się na wypadek wojny nuklearnej i zaopatrywaniu swojego bunkra. Zobaczcie sobie chociażby ten wykres, który wyraźnie przedstawia aktualny sukces owej produkcji, gdyż warto zwrócić uwagę na to, że w tytuł jednocześnie bawi się prawie 7 tysięcy osób, a ilość graczy wciąż rośnie. Sukces wiąże się również ze wzrostem cen akcji na giełdzie, a jest to wzrost o 3,6%, więc warto się temu przyjrzeć. Mr. Prepper to produkcja, która była na liście życzeń 264 tysięcy użytkowników na Steamie, więc pokazuje to, jakie jest parcie na produkcję tego typu, a jeśli wy mieliście okazję już zagrać, to koniecznie pochwalcie się na naszym Discordzie, do którego link jest oczywiście w pierwszej linijce opisu. Dodam jeszcze, że Mr. Prepper jest obecnie dostępny tylko na PC-tach, ale Consoleway przygotowuje się już do premiery na konsolach, która ma odbyć się pod koniec tego roku. Serial The Last of Us od HBO jest nadal niewiadomą, mimo tego, że wiemy o nim w sumie całkiem sporo, a dzisiejsze informacje na jego temat z pewnością was zaciekawią, ale warto zacząć sobie od tego, że twórcami tej produkcji są Craig Mazin oraz sam Neil Druckmann, czyli główny twórca serii The Last of Us. Ostatnio za pośrednictwem wywiadu dla IGN wspomniał, że w serialu ukaże się mnóstwo dialogów znanych nam z pierwszej części The Last of Us, natomiast czasem będzie trzeba poddać pewne elementy modyfikacjom przeznaczonym stricte pod serial, ale w sumie ciekawe, jak będą wyglądać końcowo sceny w serialu. Jeśli chodzi o produkcję od HBO, to ma ona poruszać te bardziej filozoficzne kwestie podjęte w grze, więc może być poruszająco. Dodatkowo możemy wywnioskować, że w sumie osoby, które zdołały już ograć The Last of Us, nie znajdą raczej nic nowego w serialu, chyba że zostanie dodane parę nowych wątków, o których nie mamy pojęcia, ale jak na razie zapowiada się to na przedstawienie historii z pierwszej części tylko poprzez ekranizację. Ciekawe również, czy jeśli już ukażą się jakiekolwiek następne sezony serialu The Last of Us, to czy podejmą one tematy ukazane już na przykład w drugiej odsłonie gry, czy może fabuła będzie ustalona całkowicie na nowo i dostaniemy jakąś nową historię. Napiszcie swoje zdanie w komentarzach, bo jestem w sumie ciekaw, gdyż jest to bardzo fajny temat. Jak wiadomo, w postać Joela wcieli się Pedro Pascal, a jako Ellie zobaczymy tam Belle Ramsey, lecz nie mamy więcej informacji na temat serialu. Nie wiemy, z ilu odcinków będzie się składał, kiedy dokładnie zadebiutuje, ani czy ukaże się kolejny sezon. Jeśli coś będzie wiadomo, to oczywiście poinformujemy was o tym na odcinku, dlatego subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby wszystkiego nie przegapić, a jeżeli powiadomienia nie dochodzą tutaj, to dochodzą one na Discordzie, więc serdecznie zapraszamy. Link jest oczywiście w pierwszej linijce opisu. As I went down in the